Siemanko, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale będę chciał Wam pokazać, w jaki sposób zaczynam każdy projekt w Node.jsie. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby pokazać Wam, w jaki sposób skonfigurować Node'a w taki sposób, by móc korzystać z najnowszej składni JavaScriptu, więc to jest jakby pierwszy cel, jaki chcemy osiągnąć. Drugi cel to jest taki, żeby skonfigurować sobie debugera wewnątrz VS Code, czyli najlepszego edytora na świecie. Oczywiście w innych edytorach też możecie to zrobić, ale w tym materiale nie będę tego pokazywał, bo po prostu nie wiem, jak to zrobić w innych edytorach, bo sam używam tylko i wyłącznie VS Code'a. No i na koniec też pokażę Wam, w jaki sposób możecie budować już jakby ten produkcyjny kod, który możecie wrzucić sobie na serwer. Więc na początek oczywiście musimy mieć folder, musimy mieć zainstalowanego Node'a. Tego już nie będę pokazywał w tym odcinku, ale zobaczymy sobie po prostu, jak można przygotować ten projekt z użyciem Babela. Więc na początek zrobimy po prostu npm init. Tutaj nic innego, jak po prostu musimy parę razy wpisać Enter. No i teraz zobaczycie, że wewnątrz tutaj naszego projektu pojawił się plik package.json i dzięki temu będziemy mogli z użyciem npm-a zainstalować sobie parę różnych pakietów. Na początek zacznę od pakietów, które zainstalujemy z flagą Save Dev, czyli po prostu to są pakiety, które wyłącznie są nam potrzebne do developmentu lokalnie. W tym już jakby w finalnym, produkcyjnym buildzie te pakiety nie są zamieszczane, bo po prostu nie są one wykorzystywane przez kod w tym miejscu. Więc mamy npm i, czyli install Save Dev, i instalujemy na początek Babel CLI, czyli dzięki temu będziemy mieli parę tutaj comment, z których możemy korzystać w naszej linii poleceń. Później instalujemy Babel Core, czyli jest to jakby ten główny pakiet związany z Babelem. No i mamy Babel Node, ponieważ będziemy korzystać z Node'a. Zainstalujemy także Babel Preset Env. Jest to pakiet odpowiedzialny za to, że po prostu będziemy mogli skonfigurować Babela, by korzystał on zawsze z najnowszej składni JavaScriptu. No i zainstalujemy sobie jeszcze taki pakiet Babel Plugin Transform Runtime. Jest to też bardzo przydatny pakiet, który już przyda nam się w budowaniu tego produkcyjnego builda. No i chwileczkę trzeba zaczekać, aż to wszystko nam się zainstaluje. Ja w międzyczasie Wam powiem, po co w ogóle nam jest potrzebny Babel. Potrzebny jest nam on po to, żeby właśnie móc używać tej najnowszej składni JavaScriptu, czyli async, await, importy, eksporty, by po prostu z tego korzystać. Czasami są to jeszcze takie jakby funkcjonalności eksperymentalne, które nie są oficjalnie wrzucone do JavaScriptu, więc jeżeli chcecie korzystać z takich nowinek, to po prostu trzeba zawsze ten nasz kod przeparsować, jakby przekompilować przez Babela. Więc myślę, że nasze pakiety zostały zainstalowane. Tu jeszcze zainstalujemy jedną wtyczkę, która akurat musi być zainstalowana normalnie, czyli nie z tą flagą z Save Dev, a mianowicie Babel Runtime. I to jest właśnie ten pakiet, który też jest nam potrzebny do budowania tego produkcyjnego buildu naszego skryptu w Node.jsie. Więc mamy zainstalowanego Babela, to teraz przyda nam się nic innego jak plik babel.rc. Babel.rc jest to taki specjalny plik, gdzie możemy sobie ustalić konfigurację naszego Babela, więc przede wszystkim ustawimy sobie tutaj preset, a preset, z którego chcemy skorzystać, to jest ten, który już zainstalowaliśmy, czyli Babel Preset Env.
Czyli to jest ten preset, który pozwoli nam skorzystać z tych najnowszych elementów składni JavaScriptowej. No i też aktywujemy sobie jeden plugin, którym jest ten Babel Transform Runtime, ten, który zainstalowaliśmy, tak? Dobrze on się... Plugin Transform Runtime, dobra. OK, zapisujemy i to jest taka nasza konfiguracja, dzięki czemu Babel będzie wiedział, co ma robić tak naprawdę z naszymi plikami. Więc mamy już Babela, to teraz wypadałoby sprawdzić, czy nasz kodzik w sposób prawidłowy jest przez ten Babel obrabiany, więc utworzymy sobie po prostu plik, który nazwiemy index.js. I tutaj spróbujemy sobie wewnątrz tego pliku użyć asynków, awaitów oraz importów i zobaczymy, czy ten nasz kodzik zadziała. Więc na początek zainstaluję może pakiet Axios, dzięki czemu sprawdzimy, czy to w ogóle wszystko działa. Więc będzie npm install Axios. Jest to pakiet, który pozwala nam odpytywać różne zasoby w internecie, czyli na przykład może być to API, ale może być to zwykła strona z HTML-em i właśnie też z niej skorzystamy. Pakiet się zainstalował, więc tutaj wewnątrz zrobimy sobie po prostu import Axios from Axios i napiszemy sobie taki kodzik, na przykład get.html i to będzie funkcja typu async, która przyjmuje jeden parametr URL i w ciele naszej funkcji zrobimy sobie const response i to jest na przykład await axios get URL, czyli ten parametr, który przekażemy sobie do tej funkcji. Tutaj go sobie na przykład ładnie z console logujemy, response, i na przykład możemy go jeszcze zwrócić z tej naszej funkcji. Zrobimy sobie też funkcję, którą nazwiemy sobie start, czyli po prostu const start, jeszcze raz async, ona nie będzie przyjmowała żadnego parametru. I tutaj wewnątrz tej naszej funkcji po prostu sobie wywołamy na przykład const html body i tutaj będzie na przykład await get html i podamy sobie URL na przykład jakiejś strony, w tym przypadku podamy stronę, która przyszła mi do głowy, HLTV, czyli strona dla fanów CS-a. No i mamy html body. Mamy funkcję, ją oczywiście musimy na koniec wywołać w ten sposób. No i teraz co? No teraz spróbujemy odpalić sobie ten nasz skrypcik z użyciem funkcji, którą mamy Babel Node, czyli Babel NPX, czyli że chcemy jakby wykonać jakąś komendę z pakietów, które mamy w Node Modules i odpalamy sobie na przykład Babel Node i index.js. Coś nie zadziałało. A, bo tutaj zrobiłem literówkę. Dobra, może teraz zadziała. No i widzicie, że pobrało się tutaj całkiem sporo. Pobrał nam się HTML, czyli tak naprawdę wygląda na to, że nasz Babel działa sobie prawidłowo, ale na początku filmiku obiecałem Wam, że zrobimy sobie jeszcze dodatkowo tutaj takiego debugera, więc skonfigurujemy sobie teraz tak, żeby wewnątrz VS Code'a moglibyśmy sobie wchodzić właśnie do debugera i sprawdzać dokładnie, co nam tutaj ten kodzik tutaj wywołuje. Więc w tym celu oczywiście opróżnię nam ten
upróżnię nam tutaj to, co się znajduje w tej konsoli i teraz sobie skonfigurujemy bardzo ładnie ten debugger. Więc debugger w VS Code konfiguruje się w taki sposób, że tworzymy specjalny folder, który nazywamy VS Code i w nim możemy sobie umieszczać różne konfiguracje. No i tutaj sobie zrobimy po prostu plik z konfiguracją, który nazywa się launch.json i dzięki temu debugger z VS Code'a wie tak naprawdę, co my chcemy sobie, w jaki sposób chcemy uruchamiać nasz ten kod do debugowania. I teraz ja Wam tutaj skopiuję swoją konfigurację, którą znalazłem gdzieś w internecie, nie wymyśliłem jej, ale jest ona bardzo prosta. Polega ona na tym, że mamy konfigurację w jakiejś tam wersji, typ tej konfiguracji jest to node, zapytanie do jakby, które ma wykonać debugger, no to jest jakby odpalenie czegoś, a tutaj podajemy parametry, które pozwalają jakby dotrzeć VS Code'owi do tego, co chcemy odpalić, tak? Czyli mamy program Workspace Folder, jest to oczywiście ścieżka do tego miejsca, gdzie mamy nasz projekt, plik index.js, czyli jego będziemy chcieli odpalać, a będziemy go chcieli odpalać z użyciem właśnie Bubble Node'a. Tutaj możemy jeszcze podać dodatkowe flagi, jest tutaj flaga no lazy, która powoduje, chyba że po prostu, nawet nie wiem co to powoduje, ale było, to użyłem. W dokumentacji nie mogłem znaleźć dokładnie, co ta flaga oznacza, ale możecie mnie poprawić w komentarzach, możecie mi powiedzieć, co ona dokładnie robi. Więc mamy ten prosty skrypcik, zapiszemy go sobie i teraz, żeby nieco może bardziej zobrazować Wam lepiej, co tak naprawdę ten debugger robi, jak z niego korzystać, no to jeszcze sobie tutaj dopiszę kawałek kodu, zainstaluję może na przykład pakiet Cheerio, który jest trochę takim jQuery wewnątrz Node.js-a, który pozwala parsować nam HTML i dobierać się do różnych jakby elementów HTML-a przez selektory. No i zrobimy to po to, żeby po prostu przetestować, jak działa sobie nam ten debugger. Więc mamy tutaj get.html, console.loga wyrzucamy, bo będziemy teraz jak prosi, jak profesjonaliści korzystać z debugera, więc już niepotrzebny jest nam żaden console.log. Tutaj jeszcze możemy zwrócić response data i mamy sobie funkcję start, w której tak naprawdę póki co tylko pobieramy HTML z tej strony, a teraz go spróbujemy sparsować z użyciem pakietu Cheerio. Więc pakiet Cheerio w pierwszej chwili musimy sobie przypisać zmienną, po prostu załadować ten HTML przez Cheerio i zapisać go sobie w zmiennej dolara, która jest dobrze znana wszystkim programistom jQuery. No i teraz spróbujemy sobie przeparsować tą stronę i pobrać listę meczy, które dzisiaj się odbywają. W dzisiejszym filmiku nie chodzi o to, żebym Was uczył programowania, więc po prostu pozwolę sobie skopiować fragment kodu, który robi nic innego, jak po prostu iteruje po klasie upcoming match i z tych elementów HTML na stronie hal.tv.org pobierane są po prostu drużyny, które dzisiaj grają. I te drużyny będziemy sobie wrzucać do tablicy matches i na koniec wyświetlimy sobie tą tablicę matches. Więc zapisuję skrypt, sprawdzę, czy on działa, odpalę go z użyciem Bubble Node Index.js. Chwileczkę trzeba poczekać i widzicie, że mamy zwrócone jakby obiekty, w których mamy, że na przykład Virtus Pro, Grana Pro 100 w Kałasznikow Cup Season 2 i te dane pochodzą z HTML-a z tej strony. Więc mamy prosty scraper, ale teraz spróbujemy sobie go zdebugować z użyciem tej wbudowanego mechanizmu debugowania
w VS Code. Więc wchodzimy w tym celu do VS Code'a. Przez to, że mamy plik launch.json i tutaj mamy jakąś konfigurację, no to tak naprawdę VS Code nam to wykrył, że mamy tutaj możliwość debugowania, więc oczywiście, żeby zdebugować coś, trzeba zawsze ustawić breaking point. Teraz breaking point stawiamy w ten sposób, tutaj czerwoną sobie taką kropeczkę i to oznacza, że nasz debugger odpali sobie ten kod i zatrzyma się za każdym razem, kiedy jakby instrukcja będzie wykonywana akurat w 18 linii. Więc lecimy, wciskamy play, nie wiem czemu nie pokazał mi się tutaj ten debugger, tylko pokazał się tutaj, ale no dobra. I co? I przeskakujemy sobie. O, i teraz widzicie, że w debuggerze jesteśmy i w aktualnie, tu jest oczywiście pętla, więc możemy sobie przez tą pętlę przeskakiwać. Pierwszy mecz to jest Strict i Nordavind i teraz lecimy dalej i widzicie, że indeks się zmienił. No i możecie sobie tutaj ładnie debugować, możecie sprawdzić, co aktualnie się znajduje w różnych zmiennych, na przykład matches, i możecie zobaczyć sobie, że póki co mamy tutaj jakby pierwszy przebieg naszej funkcji, czyli to będzie matches i na przykład teams. Widzimy, że jest Tricket Nordavind, lecimy dalej i możemy sobie tak tutaj ten nasz kod debugować. No. No i to tyle, jeżeli chodzi o debugowanie. Obiecałem Wam jeszcze jedną rzecz, że pokażę Wam, w jaki sposób możecie budować produkcyjnie kod, ponieważ ostatnio się właśnie dowiedziałem, że jakby kompilowanie kodu, odpalanie kodu na serwerze z użyciem BabelNode Index.js nie jest zalecane, więc zaleca się po prostu no, kompilację tego kodu do wynikowego kodu JavaScriptu. I teraz jak to zrobić? Mamy tutaj ten nasz ładny kod, który wykorzystuje nową składnię import, async i awaity. No i teraz chcemy go zamienić na taki no, prawdziwy JavaScript. W tym celu odpalamy znowu npx, czyli odpalamy coś z naszego Node Modules, tym razem będzie to Babel, wpisujemy plik, który chcemy skompilować, jest to index.js i chcemy go wypluć do pliku, który nazwiemy sobie na przykład compiled.js. No i zobaczymy, co zrobi ta komenda. I teraz, jeżeli zobaczycie, co mamy w compiled, to widzicie, że Babel ten nasz piękny kodzik pozamieniał na taki zwykły, najprostszy JavaScript. I ten JavaScript, jeżeli byście chcieli odpalić ten scraper u Was na jakimś serwerze, to możecie go po prostu wrzucić na serwer, gdzie macie zainstalowanego Node'a i odpalać go na przykład przez Node i tu po prostu compiled. No i widzicie, że nasz scraper w dalszym ciągu bardzo ładnie działał. Oczywiście, jeżeli wrzucacie taki skrypt na produkcyjny serwer, warto by było monitorować wykonywanie takiego skryptu i do tego zwykle się stosuje pakiet PM2. Są też inne, ale ja akurat używałem ten i go polecam. Więc to wszystko, co dzisiaj chciałem Wam pokazać. Pokazałem Wam, w jaki sposób możemy skonfigurować Babel, w jaki sposób skonfigurować Babel, żeby korzystał on z najnowszej składni JS-a. Później pokazałem Wam, w jaki sposób możemy podpiąć debugger z VS Code'a do naszego kodu Node.js, a na końcu jak tworzyć produkcyjny build, który możecie wrzucić na serwer. Jeżeli ten filmik był dla Ciebie pomocny, jeżeli Ci się podobał, to zostaw łapę w górę, będzie mi bardzo miło. Jeżeli nie chcesz tego robić, to po prostu nie rób. Jeżeli masz jakieś pytania, coś pokręciłem lub coś wydaje Ci się niejasne, to zapraszam do sekcji komentarzy i daj mi też tam znać, czy chcesz więcej tego typu filmików związanych z Node.js. Oczywiście u mnie na kanale będą jeszcze treści związane z React.js, to nie jest tak, że teraz będzie tylko coś tam z Node.js,
Node'em, czy ze smart kontraktami, ale taka po prostu odskocznia od Reacta myślę, że każdemu się przyda. Dlatego dziękuję bardzo za uwagę i życzę Ci miłego dnia.